Cześć moi drodzy, z tej strony Petrobeast. Jest chwilę po 6 rano. Ja już jestem po spacerku z psem i śniadaniu. Także mam nadzieję, że sąsiedzi docenią to, że odpalam RS6 już chwilę po 6 rano. Stwierdziłem, że to jest idealna pora na to, żeby zapoznać się z R8. No bo jak RS6 chodzą, to już wiemy. Ale R8 tutaj przydałoby się powiedzieć cześć. W ogóle jak ja lubię takie niedzielne, poranne przejażdżki, ja już zapomniałem w ogóle jak to jest, tak naprawdę dawno temu nie robiłem sobie takiej przejażdżki, ostatni raz chyba z 2-3 lata temu i powiem wam, że no zobaczcie jak to cudnie wygląda, Poznań, środek miasta, praktycznie zero samochodów, tam jedzie jakiś traktor, który za chwilkę będzie kosić trawę i budzić wszystkich mieszkańców, wyjątkowo tutaj czerwone światło, bo cały czas tylko spotyka nas zielona fala. Wielka szkoda, że w Poznaniu nie mamy niestety takich terenów jak w Alpach, tak? Że człowiek wstaje, budzi się, godzina 4-5 rano i od razu jesteś pośród wysokich gór. Niemniej myślę, że nie ma co narzekać, bo zabiorę dzisiaj was na całkiem fajną drogę, tak mi się wydaje. Przypominającą trochę drogę górską, a na pewno taką, na której można sobie przetestować charakterystykę prowadzenia samochodu. Ja się jaram tym samochodem. Ja pierdzielę. On jest tak przystojny. No, jesteśmy już po paru kilometrach dosłownie od odpalenia samochodu. Pierwsze wrażenia. O kurde, jaki ten samochód jest wygodny. Naprawdę, powiem wam, że zobaczcie, przejeżdżamy przez wszystkie łączenia tutaj na wiaduktach, a ja się czuję, jakbyśmy jechali po prostu jakimś, nie wiem, utwardzonym samochodem. Szczerze powiedziawszy, to jest mniej więcej twardość, do jakiej przyzwyczaiła mnie S1, ale nawet nie, bo S1 miała to zawieszenie gwintowane, więc szczerze powiedziawszy, to tutaj jest chyba jeszcze lepiej, bo naprawdę w trybie, okej, idziemy teraz komfortowym, niemniej naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest zupełnie źle. Porównanie do GT4 RS-a z tym samochodem to jak porównanie mniej więcej jechanie na taczce razem z węglem do jechania na taczce razem z pierzem. Jest twardo, ale jest komfortowo. Ale może być bardziej komfortowo, bo właśnie sobie sprawdziłem, mówię, kurczę, jakie tu jest ciśnienie w oponach i zwróćcie uwagę. 3,3 i 3,1 z tyłu, więc za chwilkę podjedziemy na stację benzynową trochę upuścić tego ciśnienia. Ewidentnie tutaj jeszcze to ciśnienie nie zostało spuszczone po tym, jak auto stało w salonie i czekało na nowego właściciela, czy też ogólnie na odbiór przeze mnie. W związku z tym opuścimy, myślę, że tutaj około 0,5 do 1 bara. Za chwilkę spojrzymy na stacji, jakie są wskazania, ale nawet na tym wysokim ciśnieniu w samochodzie naprawdę da się przeżyć. To są naprawdę okolice sztywności 911, a tutaj mówimy o superkarze, a nie o daily sportscarze, takim jakim jest 911. Także ogromny szacunek do tego, co stworzyli inżynierowie Audi, bo powiem wam, że jestem ogromnie zaskoczony. Tym bardziej, że ten samochód nie ma tego zawieszenia magnetycznego, no bo oczywiście R8 w wersji RWD zawieszenia magnetycznego mieć nie mogło. Niemniej, kurde, naprawdę osiągnęli tutaj bardzo, bardzo fajny kompromis. Zobaczymy, jak to się oczywiście będzie spisywało na szybszej trasie. Czy auto nie będzie się wychylało. Dojechaliśmy na stację, teraz sobie opuścimy trochę ciśnienia, bo jeszcze raz powrót. Trochę za dużo, trochę za dużo. Przy dzisiejszym bardzo małym obciążeniu musielibyśmy stosować tak na przednią oś 2,4 bara, a na tylną oś 2,2. Więc dokładnie tak zrobimy. Ale zobaczcie, jaki to jest wzór w ogóle.
tej tarczy, dokładnie taki sam jak RS6. To są chyba dwa jedyne samochody, z tego co kojarzę na rynku, mające te tarcze stalówki w takim właśnie nacinanym wzorze. Ciekawe, po co to jest zrobione. Podejrzewam, że po to, żeby lepiej chłodzić tarczę, tak jak zwykle. Ale pytanie, czy samo nawiercanie jej nie wystarczy? No właśnie, ja nie powiedziałem wam, że względem wersji seryjnej zdecydowałem się tutaj na dodatkowe oklejenie lusterka na czarno i tego bocznego wlotu. No i mam nadzieję, że chyba podzielacie mój gust, że tutaj warto było jednak scalić kolorystycznie te side blades'y. Tak jak to zawsze w Audi robili. Swoją drogą nie wiem, czemu tak ktoś skonfigurował ten samochód, że dał w kolorze nadwozia side blades'y. Nigdy nie widziałem jeszcze chyba takiego auta. Tym bardziej, że dokupienie tego w kolorze czarnym kosztowało równe 0 zł. Czego? Dobra. Ciśnienie mam zmierzone, możemy sobie teraz umyć ręce i wracam do auta. No i zobaczcie sobie w ogóle tutaj, jak operujemy. Są wszystkie przyciski, bo oczywiście Audi R8 ma tylko jeden wyświetlacz, ten tutaj z przodu. Tutaj nie mamy żadnego wyświetlacza na kokpicie, ani tutaj na dole. Wyłącznie takie, widzicie, cyfrowe wskazania klimatyzacji. Swoją drogą bardzo, bardzo jest to czytelne i poręczne. Zapisz sobie teraz to ciśnienie. Tak, zapisujemy teraz. Chwila, chwila, moment. No i naturalnie już będziemy mieć zaktualizowane wartości. I teraz pokazując ciśnienie, pokazuje nam wszystko na zielono. No dobra, to co? Ruszamy i zobaczymy, jaką tu różnicę zrobiło. Ło, to było zbyt oczywiste, ale powiem o tym naturalnie. No, obniżenie ciśnienia jeszcze bardziej spowodowało, że ten samochód jest przyjemny w codziennym użytkowaniu. Naprawdę. Zobaczymy za chwilkę na tutaj łączeniach wiaduktu. Ło, Audi jak chcą, to naprawdę potrafią robić fajne zawieszenia. I to zawieszenie tutaj zdecydowanie jest fajnym wyjątkiem od tej twardej normy przy zawieszeniach sportowych Audi SEG i RSEG. Ale szczerze powiedziawszy, Audi przecież potrafi fajnie łączyć komfort z prowadzeniem. Wystarczy spojrzeć na RS4 B7, tą, którą ja kiedyś miałem. RS6 C7 to też samochód, który w tej chwili dalej użytkuję w dwóch różnych wariantach. Faktem, że te samochody są na pneumatyce, ale nawet na tym zawieszeniu DRC te auta potrafią bardzo, bardzo fajnie wybierać. Także generalnie Audi potrzebuje jakiegoś takiego chyba kopa motywacyjnego, przede wszystkim ze strony konkurencji, żeby się obudzić w kwestii tego nieszczęsnego, twardego zawieszenia. Zobaczcie. No dosłownie przejeżdżam jak po maśle. Cudo, po prostu cudo. No druga sprawa to jest, oprócz komfortu jazdy, jeśli chodzi o zawieszenie, samo wciszenie. Zwróćcie uwagę, jedziemy sobie teraz kulturalnie w okolicy stówki, czyli tyle, ile tutaj jest dopuszczalny limit. I naprawdę nie jest głośno. Nie trzeba się w ogóle przekrzykiwać. No, teraz zwolnimy oczywiście, bo 70. Ale ponownie, porównanie do jakiejkolwiek 911 jest takie, że tam bardzo mocno słychać i czuć ten szum opon. Tutaj póki co jest względnie ok. To znaczy, jeśli mielibyśmy porównywać osiągowo R8 do jakiejkolwiek 911, no myślę, że byłoby to GT3, może GTS, ale tamte samochody są zdecydowanie głośniejsze. Tutaj bym porównywał ten poziom hałasu do bazowej Carrery, i to naprawdę bazowej Carrery na tych ciut węższych kołach. Nie jest to coś, co jest tak jakoś super turbo uciążliwe. Myślę, że tutaj w zupełności będzie można odbyć taką trochę dalszą podróż. I to nawet autostradą, żeby się nie przekrzykiwać tutaj z pasażerem obok, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w GT4 RS-ie mówiłem wam, że tam samochód jest tak hardkorowy, że trzeba dosłownie zakładać słuchawki, te wygłuszające, na uszy, żeby móc komfortowo podróżować autostradą. Taczki jak GT4 RS. Masakra, po prostu masakra. Ładna RS7 tam pojechała. Zaczynamy odcinek testowy. I może, wiadomo, nie powinienem tego robić, bo auto jest w okresie ułożenia, ale spokojnie, nie będziemy go połować dzisiaj zbyt mocno. Łączymy sobie o sportowe zegary. Sprawdzimy, jak ten samochód się chociaż prowadzi. Będziemy oczywiście delikatnie traktować i gaz, i hamulce, bo wiadomo, hamulce są także w trakcie okresu ułożenia. Ale kurde, powiem wam, że nawet w tym trybie automatycznym, jak teraz sobie zjechałem na łopatkach, tak mocno kusi, żeby jej dać. Oj, 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 oj.
bo naprawdę będę musiał się mocno powstrzymywać i przede wszystkim wymyśleć, jak zrobić te pierwsze 1000-1500 km do wymiany oleju, bo ja nie wiem, czy wytrzymam. Ja absolutnie nie mam pytań, jeśli chodzi o dźwięk, który wydobywa się zza moich pleców. Tutaj naprawdę zwróćcie uwagę, jak blisko jesteśmy w ogóle tego silnika. Ja tutaj mogę dotknąć wręcz palcami komory. I wszystkie te obawy, że układ wydechowy posiada założony filtr GPF, przez to auto nie będzie brzmiało tak super, można włożyć między bajki, bo posłuchajcie tego. Jak Audi było w stanie wraz z Lamborghini oczywiście przetrzymać ten silnik aż do 2024 roku i sprzedawać go w formie dostępnej dla zwykłych cywili bez żadnej limitacji czy coś, to ja naprawdę nie wiem. Tam naprawdę chyba musiały być jakieś mocne układy. Przecież ten silnik to jest po prostu dinozaur. Dinozaur dzisiejszych czasów. Inna rzecz. Ja wiem, że o tym cały czas w kółko gadam, jak w tym samochodzie jest mi komfortowo, jak mi jest przyjemnie, ale uwierzcie mi, że po takich doświadczeniach, jakie mam z GT4 RS-em, czyli samochodem na przekrość świetnym, jeśli chodzi o właściwości jezdne, dźwięk, prowadzenie, hamulce i wszystko, co się da połączyć z emocjami, tak trochę brakowało mi takiego lekkiego odlżenia, ale jednocześnie tej nutki sportowości. Tak tutaj w R8, zobaczcie, jedziemy sobie 50 na godzinę przez małą miejscowość i absolutnie mamy tą ciszę, mamy ten spokój. Ale jak chcemy, nie no, coś pięknego. I te zakręty. Wrzucimy mu na Drive Select. Co? Dynamic niech będzie. O, jezdnia lekko wilgotna, więc delikatnie traktujemy i gaz, i hamulec. O, tutaj mamy taki super winkiel. Kurde, no pierwsze wrażenia, powiem wam, są takie, że auto niesamowicie słucha się drogi. Ciężko się dziwić, jednak 245 z przodu i aż 305 z tyłu w tak lekkim samochodzie, okolice tam chyba 1650 kg, no to musi być recepta na dobrze prowadzący się samochód. Jest jednocześnie bardzo zwarty, bo zobaczcie sobie, tutaj każdy ruch przekłada się na koła, ale z drugiej strony ten układ nie jest tak nad wyraz ciężki, jak w Porsche'ach. Mam wrażenie, że tamto wspomaganie kierownicy mogło być trochę większe. Ja wiem, że chodzi o feeling na kierownicy i tak dalej, ale po jakimś czasie bywa to męczące, a tutaj jest wręcz przyjemne używanie tej kierownicy, dosłownie dwoma paluszkami można prowadzić. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o doznania, jakie ja mam tutaj w środku, to naprawdę nie potrzebuję, żebyśmy modyfikowali wydech w tym samochodzie. Ale podejrzewam, że z zewnątrz brzmi to zupełnie inaczej, bo szczerze powiedziawszy, ja nie jestem zwolennikiem jakiejś turbomodyfikacji nigdy w wydechach, chyba że to jest absolutnie niezbędne. Wracamy na odcinek testowy. Ciężko będzie nam oczywiście też powiedzieć coś o hamulcach, ale reakcja na gaz. W zwykłym trybie jest więcej niż wystarczająca. No i teraz mały kickdown. Reakcja jest dosłownie natychmiastowa, bez żadnej zbędnej zwłoki, jak i zarówno skrzyni, jak i z tego, co tam jest za nami z tyłu, czyli silnika, bo po prostu aż się przyjemnie w tym samochodzie dodaje gazu. Ja się może zamknę dosłownie na chwilę. Chciałbym, żebyście posłuchali tego, co ja słyszę z tyłu.
matko kochana, te zmiany biegów są tak po prostu krystalicznie czyste i szybkie, po prostu tak, 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 tak. Ten samochód naprawdę nie pitoli się w tańcu i szczerze powiedziawszy, ogromny smutek mnie dopada na samą myśl, że koncern Volkswagena już nie będzie miał takiego samochodu w swojej ofercie. Owszem, będzie Revuelto z silnikiem bez doładowania i z hybrydą z tyłu. Z tego co wiem po testach, ten samochód wydaje się być naprawdę czymś totalnie zajebistym, ale umówmy się, półka cenowa Revuelto versus R8 to jest zupełnie nie to. R8 od Revuelto jest mniej więcej 3 do 4 razy tańsze. No i zobaczcie, jak nam pięknie spalanie spadło z 32 litrów na 16,5. Pamiętajmy, że silnik jest na dotarciu. Tam wszystkie pierścienie, tłoki i uszczelki się układają, bo wciąż przebieg wynosi 120 km. Także myślę, że spalanie będzie nam sukcesywnie spadać po osiągnięciu tych 1500-2000 km i pierwszej wymianie oleju. Ale tutaj też taka ciekawostka, bo podobno ten silnik V10 ma technologię COD, czyli Cylinder on Demand, to samo co mam u siebie w RS6, czyli odłączanie połowy cylindrów, w tym wypadku 5 z 10 cylindrów, na rzecz ograniczenia spalania. W RS6 działa to trochę, bym powiedział, mało subtelnie, bo tam zdecydowanie czuć, a na pewno słychać przy zmodyfikowanym wydechu, jak zaczyna się praca na 4 garach. Tutaj tej pracy na 5 garach aż tak bardzo podejrzewam, że nie usłyszę, albowiem dźwięk rzędowej piątki, jak i V10 w pewnym sensie są do siebie zbliżone, także tutaj myślę, że tego nie będzie, ale póki co jak patrzę na wskazanie zużycia paliwa, nie pokazuje mi, żebyśmy się przełączali w ten tryb pięciocylindrowy w tym wypadku, dlatego jestem naprawdę żywnie ciekaw, czy tak się de facto stanie. Co to jest? Bocian? Cześć Bociek! Ustawiłem sobie tempomat na 120 i w tym samochodzie naprawdę da się normalnie funkcjonować. Nie trzeba będzie się przekrzykiwać, bynajmniej na tym standardowym wydechu, który wciąż posiada klapy, które sterują nam głośnością. Jestem póki co zachwycony tym samochodem, bo naprawdę nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak bardzo z jednej strony cywilizowane, a z drugiej strony miał tak zajebistą reakcję na gaz i tak fajne prowadzenie. Ale do takiego pełnego testu zapraszam Was już pewnie za parę tygodni, kiedy samochód będzie ułożony i będę mógł Wam powiedzieć coś więcej. No, póki co kończę z Wami ten jakże piękny poranek. O, zobaczcie, nawet przypomina mi, że telefon komórkowy zostawiłem w pojeździe. No po prostu zwykły, normalny, fajny, praktyczny samochód. Jestem zachwycony. Nie dość, że samochód wygląda zajebiście, jeździ, to jeszcze przy tym daje pewną dozę komfortu, taką, na jaką supercar mógłby Wam jakkolwiek, kiedykolwiek pozwolić. Tym miłym akcentem smacznego ciasteczka i pysznej kawusi życzę Wam Petrol Beast. Widzimy się w następnym odcinku. Ciao!